Sejmie dojrzewa, jakoś dojrzeć nie może, ale dojrzeje. Być może wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wczoraj komisja wysłuchała, to Gazeta Wyborcza, wczoraj komisja wysłuchiwała końcowych wystąpień stron i w piątek ma głosować nad treścią opinii. Zwolennicy ukarania Ziobry, PO, SLD Janusz Palikot mają w komisji większość, więc pewne jest, że zarekomenduje pozytywnie wniosek o postawienie przed Trybunałem Ziobry. To są cztery zarzuty. Muszę powiedzieć też, tak jak czytam te zarzuty, które zdaniem komisji udało się udowodnić, a także te, które nie będą przedmiotem wniosku, bo nie udało się udowodnić, to myślę, że wielu zarzutów nie zgromadzono po prostu i że jakby nie na tym, wydaje mi się, polegała istota działalności Zbigniewa Ziobry i tego, co dokonało się w czwartej RP. Oczywiście, że te wszystkie zarzuty typu, że Ziobro wymógł na premierze zarządzenie, które pozwalały mu bezpośrednie oddziaływanie na pracę instytucji takich jak MSW, Komenda Główna Policji, CBA, ABW, zarząd, to według zeznań Romana Giertycha zarządzanie MSWiA odbywało się z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i te sprawy były w pełni kontrolowane przez Jarosława Kaczyńskiego, a zarządzenia miały na celu rozstrzygnięcie konfliktów między Kaczmarkiem. Znaczy dla mnie ta rzecz polegała na tym, że po prostu zniszczono prokuraturę. Zniszczono taką ledwo budującą się niezależność prokuratury, dlatego jeżeli dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej w wywiadzie z prokuratorem generalnym, że powinna być konstytucyjnie zagwarantowana niezależność prokuratury, to wydaje mi się, że za wcześnie. Że po prostu Zbigniew Ziobro przede wszystkim zniszczył ważny element państwa prawa i do dziś mamy z tym kłopot, z tym ręcznym sterowaniem prokuraturą, ręcznym sterowaniem śledztwami, robieniem na potęgę przeróżnych śledztw, które dzisiaj, które w kolejnych latach kończyły się po prostu niczym. To robili jego podwładni, nie ponieśli odpowiedzialności albo ponieśli małą, niektórzy zresztą awansowali. Także nie wiem, co z tym wnioskiem, ale jakoś nie jestem, przyznam, specjalnie do tego przekonana.